Znajdujemy się w Kalinowcu, a za nami jest Stop Bar nad Lipcem. Miejsce, gdzie możemy zjeść tak naprawdę przepyszny niedzielny obiad, bo słyszałem, że tutejszy mielony i schabowy nie mają sobie w okolicy równych. Tak więc lecimy zjeść pyszny obiad. Generalnie tutaj, jeżeli chodzi o menu, no to jest totalnie takie niedzielny obiad, bo menu McGessler to są flaki, rosół z kaczki, kotlet mielony, kotlet schabowy i szarlotka z goździkami. Tutaj jeszcze jest kilka innych zup. My generalnie zamówiliśmy rosół z kaczki i zupę pomidorową. No niestety chciałem wziąć flaki, ale no mam generalnie problem z cholesterolem, z którym muszę sobie poradzić, tak więc no chwilowo będę musiał troszeczkę uważać na to, co biorę. No ale mielony schabowy oczywiście wjeżdża. Bardzo krótkie menu, ale moim zdaniem to na plus chyba, nie? Bo tutaj generalnie na obiad taki przyjeżdża się i tyle, więc no jak najbardziej spoko. Dla dzieci widzę jakieś polędwiczki panierowane z frytkami. Jest też makaron pesto właśnie z makaronem. Są też jeszcze dania dnia, wiesz, na przykład dzisiaj jest grochówka i pierogi. Okej, a jakie pierogi? Nie wiem. No ciekawe. Generalnie sama okolica, to tutaj powiem wam, że jeżeli chodzi o walory przyrodnicze, to naprawdę ma całkiem sporo do zaoferowania, bo nawet jak jechaliśmy tutaj od strony Łochowa, to mnóstwo po prostu jest pięknych lasów i jest tutaj rzeka Liwiec właśnie, nad którą znajduje się ten bar. Generalnie z tyłu właśnie tego baru jest kilka stolików, jeden centralnie stoi nad samą wodą. Korzystając z uroków z natury, można właśnie sobie tam zjeść obiad. Jak się zwolni, to zobaczymy, może właśnie przejdziemy się. Zaraz będą zupy nasze, a tak generalnie na drugie dania trzeba troszeczkę poczekać, bo no jest kilka rezerwacji, to takich sporych widzimy, jest samochodów też sporo. Pogoda dopisuje, także się tutaj jak najbardziej przyjemnie siedzi. W środku trzy stoliki, tu na zewnątrz mamy tutaj dwa, tak naprawdę stoimy jeden tutaj z boku, z tyłu jeszcze z 5-6 stolików, także jest troszkę tego miejsca. No ale jeżeli właśnie jest dużo zamówień, no to troszkę tutaj się schodzi. Sam wygląd tego, no to jest widać, wygląda generalnie taki barak po prostu. Przerobiony, wygląda on z zewnątrz schludnie. Po prostu taki odnowiony, przydrożny bar. Kiedyś właśnie mi się kojarzy właśnie grochówę w takich się jadło, nie? Ty kojarzysz? To też grochówka dzisiaj dnia, nie? Ale nie, były takie, że grochówę, tylko albo też namioty z grochówą taką wojskową. Generalnie no to coś w tym stylu jest ten klimat, ale wygląda to przynajmniej schludnie tutaj, tak więc jak najbardziej spoko. I duży plus właśnie za to, że nie da się pominąć tego miejsca, jak się przejeżdża, bo mamy wielki tu znak Stop Bar nad Lipcem, który z jednej i z drugiej strony naprawdę widać z daleka. A po drodze nie ma żadnego innego miejsca do zatrzymania się, tak, no i zjedzenia. Tutaj w tej okolicy to bardzo mało było takich miejsc, a wręcz wcale nie znaleźliśmy. Przynajmniej tak nie rzuciło się nam nic w oczy. Natomiast jeszcze kolejna rzecz. Liwiec to jest dosyć szeroka rzeka. Jak tutaj właśnie mamy taką przebitkę z mostu, no to ona nawet szerokości to jest takiej wkry. I widziałem, że też osoby pływają kajakami. Może nie tu bezpośrednio nad przy tym barze, tylko tam troszkę wcześniej na tym Liwcu widziałem, były spływy kajakowe, tak więc można zawsze sobie tutaj na kajaczki gdzieś wyskoczyć i do baru zajrzeć, nie? No bo to tutaj właśnie są te okolice. Pierwsza pozycja to rosół z kaczki i on jest właśnie z menu pani Magdy Gessler. Kosztował on 15 zł. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca w tym rosole, jest jego klarowność. Widać tutaj właśnie kawałki tej kaczki, takie poszarpane. Jest całkiem sporo marchewki, więc ja tutaj zgaduję, że będzie słodki. I widzimy tutaj jeszcze pietruszkę u góry, więc no generalnie główne elementy, jakie powinny być w rosole, jak najbardziej tutaj spełnione. Zobaczymy, jak tutaj walory smakowe. Delikatny, bardzo delikatny. Jak u mnie generalnie w domu się robi skóry rosół. Natomiast jadałem rosół z kaczki i one właśnie się charakteryzują tym, że one są takie delikatne. I ten naprawdę jest bardzo delikatny. Spróbuję właśnie z tymi kluskami jeszcze. Kaczuszka mięciutka, naprawdę spoko. I tak, słodziutki rosół, delikatny. Dla niektórych być może trzeba by było tutaj jeszcze dosolić. Ale dla mnie, mimo to, że ja generalnie lubię bardziej słone te potrawy, tak tutaj kompletnie nie trzeba, bo on ma taką charakterystykę, że on powinien być słony, żeby właśnie ten aromat tutaj, ten cały, tą esencję tego rosołu, żeby wydobyć. I naprawdę bardzo dobry rosół tutaj, muszę przyznać. I ja jeszcze lubię właśnie, jak jest dużo pietruszki w rosole, bo jak najbardziej to podbija smak.
I naprawdę dobry rosół. A takie kluski jak tutaj są do zupy, identycznych umie się w rosoleje. Identyczne. Makaron babuni. Naprawdę bardzo dobry rosół. Jedyne co, dla niektórych może być za mało słony, żeby ktoś sobie dosolił czy dopieprzył. Natomiast dla mnie, jeżeli chodzi tutaj o doprawienie, jak najbardziej spoko. Za 15 zł to jest dobra cena. Za rosół, taki skaczki. No, to ja przejdę teraz do pomidorówki. I wiem, że dużo osób je pomidorówkę właśnie z makaronem takim jak tutaj. Z świderkami. Z świderkami, no właśnie, czy coś takiego. Różne są te makarony. Natomiast u mnie się zawsze jadło z takim samym makaronem jak w tym rosole. Więc dla mnie takie coś, to jest zawsze ja jem gdzieś poza domem. No i tak, powiem wam, że tu nie da się oszukać, że to jest pomidorowa, nawet jakbym miał zasłonięte oczy, to po prostu aromat się niesie tych pomidorów z daleka i ona kosztowała 10 zł. To jest tak samo wielka porcja jak właśnie tego rosołu. Mamy też tu właśnie dużo pietruszki na górze. No i co, próbujemy najpierw samego bulioniku. Leciutko słodki, ale generalnie jest to właśnie pomidorówka, która bardziej wchodzi w kwaśny tutaj smak. Widzę, że ona nie jest zaprawiana. U mnie w domu ta pomidorówka jest, zwykle była zaprawiana. I ja generalnie jest coś takiego, że właśnie te podstawowe takie smaki, jak rosół, jak właśnie pomidorowa, odnosi się, każdy ocenia wobec tego, co miał w domu. Tak mi się przynajmniej wydaje. I to się wstawia za taki wzór. Jak dla mnie, mogłaby być ona nieco bardziej słodka. Bo jednak ja preferuję takie właśnie słodkie pomidorowe, które tam na końcu dają tego kwaśnego posmaku. Ale generalnie nie jest źle. Zadychę. Generalnie jest po prostu okej. Okay. Tak jak mówię, generalnie umiem w domu ta zupa inaczej smakowała i ja bym właśnie preferował, żeby ona była nieco właśnie słodsza. Ale jeżeli chodzi o te kluchy, to mimo, że takich w domu nie miałem, to mi bardzo smakują. Ja lubię właśnie pomidorówkę z takimi innymi. Jest jakieś urozmaicenie, a naprawdę to smakuje spoko. Z ryżem chyba nie lubisz? Ryżem jadłem w podstawówce, ale nie, ja nie jestem team ryż. Kompletnie nie. A ty? Moje babci były albo właśnie takie świderki, albo ryż. Tylko też zawsze była zabielana jeszcze. Duży plus tutaj za świeżą pietruszkę, która naprawdę podbija ten smak. Pietruszka świeża do zup jak najbardziej zawsze polecam. Natomiast zupa jest ok, ale po prostu ok, taka do zjedzenia. No, na niedzielny obiad akurat taki. U mnie pomidorówkę też jadło się z takimi kluskami babuni, ale u babci, tak jak wspominałem, świderki albo ryż. Także jako tako jestem do tego przyzwyczajony. No, będą mówić, że narzekam, tylko no, mi brakuje czegoś w tej pomidorówce. Cena ok, dyszka. Mogłaby mieć troszeczkę większą głębię smaku, żeby było czuć bardziej pomidora. Myślę, że to jest trochę taka porównywalna do jakichś barów mlecznych. Dokładnie. Tylko, że większa porcja. Nie jestem jakimś mega zwolennikiem kaczki. U mnie, z kolei u ciebie na kurczaku zawsze się robiło, u mnie najczęściej połączenie wołowego z indykiem. No taki delikatny, tak jak powiedziałeś. Chyba pójdę po suli pieprz. No i właśnie tutaj jest to, o czym powiedziałem, że ja wiem, że dla niektórych, niektórzy będą chcieli suli pieprz do tego, bo generalnie często u nas w Polsce się taki je pieprzny, taki tak mocniej dorobiony rosół, nie? Ale na kaczce ja lubię właśnie, jak on jest taki delikatny. Więc mi to właśnie bardzo pasuje. Nie no, jeszcze ze względu na to, że no u mnie co niedzielę się jadło rosół, no to też jestem przyzwyczajony do tego smaku rosołu, co mój ojciec zawsze robi, tak? Czyli te mocne doprawienie, dosolenie i tak dalej. Jak najbardziej do zjedzenia, ale ja bym dosolił do pieprzu. Słuchajcie, te zupy, no tak jak powiedzieliśmy, no to były spore, no bo naprawdę głębokie te talerze były. 10 zł pomidorówka, 15 rosół. No ale ten kompocik za 4 zł, to ja nie wiem, czy tutaj to już nie pod kamerę, dajcie znać, czy też takie kompoty dostajecie, bo to jest naprawdę ogromne, 4 zł ten kompocik. Tylko kiedy oni dadzą znać? Ach, wiesz jaki to jest smak? Jest taki, nie wiem. To jest smak takiego kompotu z przedszkola, gdzie on był niedosładzany taki, wiesz o co chodzi? Mhm. Czyli taki owocowo-wodnisty generalnie. No. Właśnie on jest luks na taką pogodę. Dostaliśmy swoje dania główne. I tak, tutaj mamy schabowego, spójrzcie jak on się prezentuje,
i on jest z zasmażonymi buraczkami. Tych buraczków jest naprawdę dużo. Schabowy też spory. I do tego mamy na dole ziemniaki ze skwarkami takie podane. A nie, przepraszam. Tu są ziemniaki z pietruszką. Natomiast druga porcja to jest właśnie kotlet mielony. I on właśnie ma ziemniaki tu ze skwarkami i właśnie to jest marchewka z imbirem, co ciekawe. Ja z imbirem chyba nigdy takiej nie kosztowałem. To co, zacznę od schabowego. I ta porcja schabowego 37 zł. No wiadomo, nie jest to schabowy ze Żnina, który tamten to był po prostu wielkości pizzy. Nie no, powiem tak. Złocista panierka, no to to od razu widać chyba, nie? I zobaczymy, czy jest ona chrupiąca. Słyszysz? Słyszę, słyszę. Chrupiąca panierka. Mm. Często mam do schabowych taki zarzut, że mógł być lepiej doprawiony. W sensie więcej soli, troszeczkę pieprzu. Tu natomiast kompletnie to nie występuje. Moim zdaniem jest on idealnie, jeżeli chodzi o słoność, doprawiony. Jest tutaj, generalnie patrzymy, on jest w takiej formie dosyć mocno sznyclowej, w sensie, że nie jest taki gruby. Mhm. Jak to porównuję do tego w Żninie, bo tam był naprawdę grubas taki potężny. Tutaj taki bardziej coś między, no nie no, sznycel to nie jest, ale dosyć właśnie taki cienki, ale cieniutka jest ta panierka też, więc to ma ten swój urok. Mhm. Schabowy, absolutnie nie mam do czego się przyczepić. Nie no i panierka z chrupieci. A schabowy bardzo dobry, naprawdę. Warto było czekać próbę. Zobaczymy ziemniaczki. Takie najzwyklejsze tak naprawdę pire, które dostaniesz tak naprawdę wszędzie. Jest zrobione okay, jak najbardziej ok, więc spoko. Żadnych udziwnień, więc tutaj nie ma się nad czym rozwodzić. I tam jestem ciekaw tych buraczków. Buraczki na gorąco i chciałbym, żeby one były słodkie. Na gorąco one nie są, już są tak ciepłe, ale nie są gorące, to absolutnie nie mogę powiedzieć, że są gorące. Natomiast jest tutaj sporo kwaśnego smaku, leciutko słodkie, bym wolał, żeby one były nieco słodsze, ale są spoko. Zacznę od ziemniaczków tutaj w tym kotlecie mielonym. Mmm, skwareczki, tutaj skarbnica cholesterolu, coś nie dla mnie, ale ja generalnie lubię, bardzo fajnie chrupią. Ale jedziemy w tego mielonego i ten mielony wygląda na taki naprawdę dosyć pokaźny, spójrzcie. No, takie słuszne rozmiary. 33 zł kosztowała ta porcja. U mnie generalnie mielone to były wielkości, powiedzmy takiego, no może takie. Generalnie dwa mielone spokojnie by tu weszły w środku, pewnie podejrzewam z 2,5. To by było mielonego tyle. To rzeczywiście wygląda tutaj w środku naprawdę bardzo dobrze. No ale zobaczymy jak w smaku. Mmm. Powiem ci, że takiego mielonego, tu siedział pan obok stolik, jadł te mielone i co chwila tylko słyszeliśmy. Ja takiego to jeszcze nie jadłem. Najlepszy jaki jadłem. Takiego nie jadłem. I powiem wam szczerze, ja też takiego mielonego nie jadłem. Jest bardzo soczysty. Absolutnie wyjątkowo jest soczysty, naprawdę. Jest naprawdę mocno doprawione to mięso. Tak jak i w tym schabowym, tak i tutaj. Ale nie wiem, czy tam nie jest coś dodane tłustego do środka, takiego, żeby to jeszcze nadawało takiej soczystości w środku. Naprawdę bardzo dobry. Spróbuję jeszcze tej marchewki. Czuć imbir od razu. W smaku, to powiem wam, że aż tak imbiru nie czuć tyle w smaku, co w zapachu. Ale co jest ciekawe, ta marchewka jest al dente, tak nieco. Ja chyba bym wolał taką tą rozgotowaną. Bardziej rozgotowaną, bo u mnie, ja zawsze jadłem rozgotowaną, ona mi najlepiej smakuje. Nie no dobra, czuć imbir, wziąłem większy taki kęs, czuć imbir. Spoko marchewka, takie coś innego niż właśnie, to jest często marchewka z groszkiem. Jest dla mnie jak najbardziej na plus, coś oryginalnego. Ale tutaj naprawdę jeszcze skupnę sobie kawałek tego mielonego, bo on jest naprawdę wyjątkowo smakowity. Jeszcze do ziemniaczków bym powiedział, że mogły być troszkę bardziej poubijane, żeby był taki dosłownie aksamitny właśnie ten pire. Przynajmniej ja takie najbardziej lubię, ale naprawdę, jeżeli chodzi o schabowego czy o tego mielonego, pierwsza klasa. Naprawdę bardzo dobre. Próbuję wszystkiego i zaraz ocenisz. Coś powiem, tak. Powiem ci, że smakuje mi lepiej niż niejeden
domowy. Kurczaczek. A, kurczaczek. No to aż w to nie wierzę. W to nie wierzę, wróbel. Nie no, naprawdę jest miękkie mięsko. Zero chrząstek. Zero chrząstek. Zero ścięgien. Fajnie chrupie, jest soczyście. Zdecydowanie na tym talerzu najlepsza, to jest najlepsza pozycja. Ziemniaki, okej. Okay. Buraczki chyba trochę takie octowe. Tak, one powiedziałem, właśnie kwaśny tutaj główny smak. Nie dziwię się tutaj gościom, których no słyszeliśmy i mówili, że no... Jedna pani powiedziała, że kotlet lepszy niż sama ona robi, więc to coś o czymś mówi. Dokładnie o czymś to mówi, a najciekawsze jest to, że oni jedli mielonego, a nie schabowego wróbel. Trochę taki posmak grillowy. Nie wiem, ja nie wiem, czy ten do środka coś tłustego nie jest dodawane, wiesz, żeby nadało soczystości jeszcze bardziej, bo on jest bardzo soczysty, nie? Takiej marchewki, no to też jeszcze nigdy nie jadłem. Wygląda też tak, jakby kawałki tego imbiru tam były, też w taką kostkę pokrojoną, tak? Ale to tylko chyba... Nie. To jest, nie czułem. To jest marchewka tylko z posmakiem imbiru, tak. Ale jak ja jem, no to mam takie wyobrażenie, jakbym też imbir jadł, bo okay. No nie wiem, jak ty, ja to czasami tam sobie jem imbir. Ziemniaczki. Aż ci zazdroszczę, że... A nie powiedziałeś nic o kotlecie, czy dobry? A. Ja się zastanawiałem, kiedy powiesz. Jest soczysty, ma dużo smaku, ale ja bym wrócił na schaboszczaka. Zazdroszczę ci, że wcześniej ustaliliśmy, że to ty jesz schaboszczaka. No widzisz. Ale nie no, mielony jest bardzo dobry też. Dobry i jest potężny. Wydaje mi się, że nim bardziej się możesz najeść niż tym schabowym. Też mi się tak wydaje. Znaczy może nie, ale ogólnie gramaturę miały podane taką samą. Mhm. 220 gramów. Wróciłem do tego schabowego. No i faktycznie, no, ciężko w okolicy na pewno będzie znaleźć. Naprawdę i to w takiej tutaj Łochów niedaleko, to wątpię, żeby tam mieli takiego dobrego. Dajcie znać, jeżeli jesteście z okolic i znacie jeszcze jakieś tutaj miejsca dla porównania. Być może sprawdzimy. To jest niedaleko Warszawy, więc śmiało możemy przyjechać. Ale powiem wam tak, jeżeli właśnie schabowy na smalczyku jest zrobiony, to jednak to czuć. Jest naprawdę chrupiące, kruche i bardzo dobrze się kroi, więc no naprawdę jeżeli chodzi o schabowy, to jest kompletnie brak jakiego punktu zaczepienia do przyczepienia. Brak punktu zaczepienia do przyczepienia, dobre. Kochani, no to teraz pora przyszła na deser. Mamy tutaj szarlotkę z goździkami, mamy zbitą śmietanę, mamy lody i jest to wszystko posypane cukrem pudrem. Wygląda to naprawdę dobrze. Całość kosztowała 26 zł, a zanim się zagłębimy właśnie w to słodkie cudo, zachęcam was do subskrybowania kanału i dawania lajków pod filmikami. Właśnie mamy plan taki, żeby w przyszłym sezonie Kuchennych Rewolucji nagrać każdy jeden odcinek właśnie z sezonu, żeby on był wypuszczony przed TVN-em. Tak więc no kibicujcie, no ja sobie będę kibicować tak, żeby to się udało, bo to chyba nie będzie takie proste do ogarnięcia. Natomiast taki jest wstępny plan. Jak się okaże, to się okaże, a my tymczasem zagłębiamy się w tę szarlotkę. A już widzę kruche ciasto u góry. Taki świąteczny posmak od tych goździków. Prawda? Ale dosyć gruba jest ta właśnie warstwa tej kruszonki u góry. Smaczna bita śmietana, która o dziwo nie jest bardzo słodka. Troszeczkę mogłoby być, jak dla mnie, tutaj ta masa jabłkowa, mogłaby być właśnie ona troszeczkę słodsza taka i kwaśniejsza. A lody takie bakaliowe, chyba mam, nigdy nie biorę lodów bakaliowych. Ale zgaduję, że to są lody bakaliowe, bo czuję bakalie. Tak więc no deserek spoko. Moim zdaniem na pewno się udały tu Kuchenne Rewolucje, bo te kotlety, które dostaliśmy dzisiaj, naprawdę były wyjątkowo dobre i naprawdę smaczne. Porcje zupy też 10-15 zł to nie były duże, a ceny. Natomiast te porcje były duże. Może tam jakieś poprawki, jeżeli chodzi o nie, to mieliśmy małe uwagi, ale generalnie naprawdę jest, można tu zjeść bardzo dobry, taki niedzielny, swojski obiad. Coś, co każdy Polak lubi. I właśnie ja się boję troszeczkę, żeby my dzisiaj naprawdę długo czekaliśmy. Jak będzie dużo, to właśnie tutaj osób zjeżdżało i będzie, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś będzie przyjeżdżał i że trzeba długo czekać. Za pierwszym razem, bo może wtedy już zrezygnować z kolejnych prób tutaj przyjechania i po prostu to miejsce ominąć. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. To miejsce zdecydowanie zasługuje na to, żeby tętniło tutaj życiem. Tak więc my życzymy wszystkiego najlepszego i od nas jak najbardziej polecenie idzie dla tego miejsca. Niedaleko są kajaki, także możecie wpadać na kajaki, potem tutaj na obiad. Tak więc
Wszystkiego dobrego, subskrybujcie kanał, a my najedzeni to do domu. Ciao! Tak więc jeżeli chodzi o ten mój cholesterol, to powiem wam, że zastanawiam się nad zrobieniem takiej serii może jakichś zdrowych miejsc w Warszawie, coś w tą stronę, w sensie zdrowych takich właśnie, które będą i zdrowe i będą odpowiadać mojej aktualnej diecie, jaką powinienem stosować. A może diety pudełkowe? Diety pudełkowe już są, tylko czekają na zmontowanie.